powiedziałabyś na trochę cukru do herbaty? Tak, chętnie. Już się robi. Na brody pradawnych dziadków. Całkiem fajne, ale... Powiedziałam, już się robi! Nie ma za co. Dobra, ustaliłyśmy, że obie mamy supermoce, więc już nigdy nie musimy wałkować tego tematu. Wałkować? Zaraz, czy ty zazdrościsz mi szlamu? Jest przereklamowany. Chyba twoją prawdziwą supermocą jest zazdrość. Żegnam, Anio! Czy wy naprawdę spieracie się o szlam? Niestety. Po prostu słodkie królestwo powinno być odbiciem mnie. Tyle, że ja w ogóle nie wiem, kim jestem. Całe życie żyłam z tą mocą, której nie byłam świadoma. Jestem naukowcem, który nie potrafi zrozumieć nawet samego siebie. Co jeśli... Czekaj, byliśmy blisko przełomu! Nie mam czasu na przełomy! Uciekajcie, dzieci! Widzisz, o co mi chodzi? Oto z czym muszę się mierzyć. Hej, kryształowy przybyszu! Podaj cel wizyty przed majestatem królewny. Wybierz cyfrę. Najwyraźniej to po prostu jakiś trzeciorzędny magik. Tylko największy naiwniak nabierze się na te gierki. Cztery! Tak, cztery! 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 Kochani! Raz, dwa, trzy, cztery. Wybierz cyfrę. Może milion żelków wystrzelonych w ciebie! O nie! Musisz wystrzelić coś silniejszego, może landrynki? To nadal są żelki! Okej, to też były żelki. Hej, to jest ten znak. O! Dzień słodki, królewno. Chatsberry, świetnie cię widzieć. Spraw, żebym umiała wybuchać napoje tak jak ty. Mogę otworzyć przed tobą drzwi, ale sama musisz przestąpić ich próg i sama wejść do środka. To znaczy wybrać właściwą ścieżkę. Zaatakowano moje królestwo! Jesteś bezużyteczny jak moja moc. 4, 5, 6, 7, 8. Wybrałam swoją ścieżkę, a jest nią nauka. Ponieważ nauka ma sens! Ach, w laboratorium dokonałabym eksplozji w ułamku sekundy! Jakiej eksplozji? To był tylko gazowany napój i miętusy. To nie może być trudne. Przecież to tylko cukier. Dokładnie. Żeby napój był gazowany, muszę dodać wodę i dwutlenek węgla. A miętusy stworzę z gumy arabskiej, żelatyny, benzoesanu potasu plus ciepło i ciśnienie. Udało się! Chatsberry! Przestąpiłam próg! Co? Spójrz! Udało ci się! Oszaleli na twoim punkcie! Więc czas poszaleć z tym czymś! Nokautujący cios! Jakie to astronomiczne! A
analiza obiektu. Kometa. Kometa smacznego, nie mogę w to uwierzyć. Po tylu latach nareszcie znowu się pojawiła. Powierzchnia nieznana. Nikt nigdy nie odkrył, z czego się składa, ale teraz, kiedy wróciła, wreszcie będę mogła pobrać próbkę. Z tym, że to misja dla dwójki doskonale wyszkolonych i mądrych pilotów. Potrzebujesz kosmicznych piratów? Ar, przejdziesz się po desce, te szczurze lądowe! Przeciągnę cię pod kilem! W kosmosie! Niestety muszę działać z tym, co mam pod ręką. Będziecie kosmicznymi pilotami. Miło mi, że tak się cieszycie. Żartujesz sobie? Spędzimy z tobą cały dzień i będziemy sobie naukować! Brzmi cudownie! Strzelać laserami i wysadzać różne rzeczy! Super! Doskonale! Witajcie na pokładzie, kosmiczni piloci! Tak! Czym dokładnie zajmuje się kosmiczny pilot? Będziecie częścią najważniejszej misji naukowej tego stulecia. Polecicie tym cudem? To moja największa duma. Łapacz komet Mark 1. W skrócie nazywam go Mark. Spójrzcie tylko na niego. Prawda, że jest piękny? Moje sensory wyczuły, że też jesteś niczego sobie. Mark, mówiłam ci nie przy innych. Nie zawsze słucha tego, co mówię, ale i tak go uwielbiam. Doktor Lisiczko? O, racja. Celem misji jest kometa Smacznego. Po tym jak wy, znaczy my, ukończymy tę niebezpieczną misję, to ja, znaczy my, staniemy się najlepszymi naukowcami na świecie. A za badania nad kometą Smacznego wszyscy naukowcy jednogłośnie wybrali doktor Lisiczkę na super mądrego mózgowca. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Słuchajcie, inni naukowcy tego nie wiedzą, ale ja mam teorię, że kometa Smacznego jest tak naprawdę wielką gumą do wrzucia. Niemożliwe! Super! Polecicie moim kochanym Markiem w kosmos, on wyląduje na komecie, a wy pobierzecie próbkę. Brzmi fantastycznie, chcę zaplecieć od razu! Jeszcze nie jesteście gotowi, kiciurożek. Najpierw ty i piesiorożek weźmiecie udział w testach. Jako piloci musicie być gotowi na wszystko. Ten symulator przygotuje was na każdy możliwy scenariusz. Tak upewnimy się, że jesteście gotowi. To co? Tak! Biegam! Pędzić prosto na księżyc! Sprawdzę czynniki grawitacyjne podczas startu. Zwiększam przeciążenie. Mach 1, Mach 2, Mach 3. Komu się nie udaje, ale nauka jest najważniejsza. To część mojego założenia, naukowego założenia. Słuchajcie, nauka jest super, jest najważniejsza. Nawet jeśli czasem coś pójdzie nie tak. No zobacz, nawet w kosmosie do odkrycia tyle masz. Nie poddaj się nawet, gdy coś wybuchnie prosto w twarz. Pokonuj przeszkody i zasady łam. Bądź też cierpliwy, gdy dotrzesz aż tam, gdzie nie była nawet osoba najambitniejsza. Wymyślaj i twórz, bo nauka jest najważniejsza. Uwierz więc w siebie i dosięgnij gwiazd. Pamiętaj, by spędzać swój z nauką czas. Cenna jest nawet idea najmniejsza. Testuj i licz, bo nauka jest najważniejsza. To co, jesteście gotowi? Ciągle nie jestem pewna. Będziecie mogli dostać resztki gumy z próbek. No i to ja rozumiem! Zgadzam się na te resztki! Świetnie! A teraz przygotujemy was na kosmos! Jerzynka! Oskar! Dzień dobry. A to kto? Kretolomeusz Hildebrand Wielmożny. Najlepszy prawnik w całym Mekretpolis. Będziesz mnie reprezentował? Normalnie tak by było, ale mamy wtorek, a moje imię zaczyna się na K, więc nie da rady. O. Ale możesz pożyczyć mój kodeks. Nie używam go, bo jestem świetny. Przepraszam, że cię w to wpakowałam, Oskar. Naprawię to tak szybko, jak tylko możliwe. Dzięki, Jerzynko. Wiem, że się uda. To krecie prawo. Pełne wydanie. Dzisiaj rano je przeglądałem. Moment. Ja to wezmę, panie wielmożny. Będę obrończynią Oskara. Dobrze. Proszę. Możesz być nawet astronautką, jeśli sędzia pozwoli. He? Prawo numer 1. Sędzia ma zawsze rację. Powodzenia i nie zniszczcie księgi. Dzięki! Jest tego całkiem sporo. Lepiej się... Rozprawa! Proszę, proszę, jest i nasz bezwstydny fałszerz zębów. Dzień dobry! Oskar, nie odpowiadaj mu. Tak.
tylko głupiec dopuściłby się takiego postępku. U nas, w Mekrytpolis, nie bawimy się w te wasze naziemne gierki. Oskar, to prawo jest bez sensu. Miód jest warzywem. W zeszłym tygodniu były same wtorki. Dave nie dostanie sałatki? I co teraz zrobimy? Nie, czekaj. Te krety są niemądre. Jakoś się z tego wykręci. Otwieram przewód sądowy. Obrona zaczyna. Patrz na to. Panie i panowie krety z ławy przysięgłych, mam do was pytanie. Czym naprawdę jest wolna wola? Podczas procesu chciałabym udowodnić, że wychowano Oskara umacniając jego naiwność. W rezultacie brakuje mu ogłady. Ta choroba nazywa się ogładobrakolitis. Stop! Wiem, że jesteś tutaj nowa, ale wszystkie mowy obrończe muszą być wypowiadane wyłącznie na jednej nodze. Prawo numer 751. Oj, przepraszam. Jak już mówiłam... Stop! Prawo 8-7. Każdy, kto stoi na jednej nodze, musi też dotykać nosa. Okej. Więc jak już mówiłam... Stop! Dlaczego podczas procesu zauważycie, że on nie potrafi się przystosować? Okropieństwo. Proponuję wyszorować trzonowce, droga pani. Znalazłeś coś interesującego? Może coś takiego. Tu jest o tym, że sąd jest hipopotamem w święta, jeśli oskarżony ma więcej niż 10 lat. Nie wiem, czy ci to pomoże, dzieciaku. Lucy? Niech świadek zajmie swoje miejsce. Ups, moja kolej. Dobrze, Lucy. Oskarżony powiedział nam, że śmiałaś się z Oskara i wykluczyłaś go z grupy, przez co desperacko chciał ci zaimponować. Czy to prawda? Nie, wysoki sądzie. Właściwie to on śmiał się ze mnie. A dzisiaj rano on ukradł mi pół ciasteczka. Lucy, co ty wyprawiasz? Wsadzą mnie do więzienia. Wyluzuj, Oskar, jeśli już to na pół roku. Pół roku? Musisz powiedzieć im prawdę. O, teraz liczy się prawda, zjadaczu cudzych ciasteczek. Stop! Strażnik, wyprowadź ją stąd. Wysoki sądzie, ja też chciałam ją przesłuchać. Nowe prawo. Obrończyni nie może przesłuchać Lucy, a zamiast tego będzie przerwa na obiad. Na razie idzie nieźle. Może i tak, ale co my teraz zrobimy? Nie zapamiętam całego prawa, a nawet jeśli się uda, to sędzia wymyśli nowe. To może zamiast na tych wszystkich prawach skup się tylko na jednym. Taki pojedynczy atak. Jedno prawo, tylko jedno. Jerzynko? Jerzynko! Teraz cicho! Widzisz, że knuje. Dobrze, Oskarze. Musisz odpowiedzieć na każde pytanie i stosować się do zaleceń. I to w zasadzie wszystko. Obrona może zaczynać. Obrona. Już wiem. Co wiesz? Chwila. Mogę wstać? Dobrze, Oskarze. Powiedz sądowi, gdzie byłeś rano o 10:00. Nie ma szans. Nie znam się na zegarku. Poza tym nie wiem, czym jest sąd i kim jest ten Oskar. Stop! Dlaczego zacząłeś nagle zgrywać głupca? Bo Jerzynka mi kazała. Obrona? Wysoki sądzie, powiedziałeś, że Oskar zgrywa głupca, a to znaczy, że nie jest głupcem, skoro musi grać, że nim jest. Prawda? Tak, no i? To wszystko, co mam do powiedzenia. Wyjaśnij nam to. Świetnie. Lubię się popisywać, więc miło mi, że o to prosicie. Jak wiecie, pierwsze prawo Mekrytpolis to sędzia ma zawsze rację. Czyli miałeś rację mówiąc, że Oskar nie jest głupcem. Jednak, i na pewno stenograf się ze mną zgodzi, druga rzecz, którą powiedziałeś w tej sali to... Tylko głupiec dopuściłby się takiego postępku. A skoro tylko głupiec zrobiłby coś takiego, a Oskar nie jest głupcem, to Oskar jest wolny. Tada! Pięknie. Uczciwie mnie pokonałaś. Naprawdę wspaniale wykorzystałaś krecie prawo. Cigara, cigara, cigara! Nie wiem, co ty znowu kombinujesz, Monkian, ale z przyjemnością pokażę ci... Nie gadaj, tylko biegaj! Wow, szybki jest. Nareszcie jakaś konkurencja! Stęskniłeś się? Nieźle, ale nigdy... Co to nie! Raju, wyścig dwóch osób to dopiero emocje. Jakim cudem jest taki szybki? Tak, trzymaj, ale mnie i tak nie dogonisz. No dobra, dość zackania. Wchodzę w prędkość naddźwiękową! Co? To ja zawsze byłam
najszybsza. O, tak! W mieście pojawił się nowy burmistrz! Nie, póki my tu jesteśmy! Thundercats, do ciebie! Zostawcie Monkiana! Ale przecież jest złolem! Jak śmiesz tak mówić o naszym ukochanym Monkianie? No i to lubię! Uwaga! Pierwsze oficjalne zarządzenie waszego nowego burmistrza. Niniejszym ogłaszam zakaz wstępu dla Thundercats! To ja zawsze była najszybsza! Ojeju, to straszne! Monkian jest okropnym burmistrzem! Tachać te kamienie! Tachać te niedźwiedzie! Tachać te cegły! Tachać tego mnie! Tak, ale sami go wybrali. Nie możemy tak po prostu decydować za innych, co jest dla nich dobre. Niby tak, ale czy na pewno? Powiem wam, co możemy zrobić! Wyciskać! Tegac, Bushit, Tatarian Records. Jeśli Chitara chce mieć szansę podczas rewanżu, to musi wycisnąć z siebie wszystko! Musi wycisnąć tak na maksa! Wycisnąć! Na maksa, maksa! Musi wycisnąć z siebie! Dzięki, ale możecie już wyskoczyć z trykotów. Skończyłam z bieganiem. Zaraz, a co z tym wszystkim, co mówiłaś Wolkinom? Że nie trzeba być najszybszym? Pamiętasz? Powiedziałam też, że dobrze jest być w czymś najlepszym. Skoro nie jestem już najszybsza, to muszę znaleźć coś innego. No i proszę. Biznes! Czy jesteś zainteresowany biznesem? Biznes! To dołącz do ekscytującego świata biznesu! Biznes! Biznes. Brzmi jak coś dla mnie. Jestem pewna, że będę w tym świetna! Dobrze, postanowione! Wychodzę, żeby rozpocząć nowe życie jako najlepsza osoba w biznesie! Do zobaczenia. To mój komputer! Wioska Wolo, populacja biznes. A tak w ogóle to dlaczego zdecydowałaś się na pracę w tej firmie? Ponieważ jestem kobietą biznesu, a biznes dzieje się tutaj! Fajnie, no to zaczniesz od sortowania poczty. Jak się sprawdzisz, to dostaniesz awans. Witaj na tandariańskim kursie biznesu dla... Tuluję. Od dzisiaj jesteś prawdziwym człowiekiem biznesu. Nareszcie wiem, jak biznesować! Ty, poukładaj wszystko na trzech osobnych stosach! Ty, sortuj paczki według ich rozmiaru, wagi i daty! Ty, skocz mi po latę, biegusiem! I on mi wtedy powiedział... Ojej, a chcesz moje stanowisko? Tak! O, Rajuśku, kto by pomyślał? Ja w pracy od 9 do 5! Właściwie to pracujemy w godzinach od 10 do 6. Aha. Praca 10-6, w tych godzinach mnie to znajdziesz. Biznes kręci się, już traktują mnie poważnie. Wykres, plan i slajd w biznesowej prezentacji. Nowe biurko mam, bo jestem gwiazdą korporacji.